Sam, łap! Teraz ty! O nie! Miałeś rację! Rzucanie frisbee w domu nie było najlepszym pomysłem! Ale nabałaganiliśmy, stary! Ty posprzątaj, a ja kupię nowy makijaż! Co się dzieje, chłopaki? Co? A-au. O, mój makijaż! Co się stało? Tylko spokojnie, to mały wypadek! Roger już jest w sklepie! O, to chyba on! Wow, co to jest, Roger? Proszę, nie znalazłem twojego makijażu i nie potrzebujesz go. Właśnie, jesteś piękna bez niego! No weźcie, to miłe z waszej strony. Pójdę je otworzyć. Idę z tobą! I ten... Gdzie jest mop? Co? Sam! Cześć! Patrzcie, ile pudełek mamy do otwarcia! No, Roger chyba czuł się winny i dlatego kupił je w sklepie! Serio, Sam? Obaj zniszczyliście mój makijaż, nie jest ci przykro? Oczywiście, że jest! Dlatego pomogę ci otworzyć te wszystkie pudełka! Dobrze, zacznijmy! Spójrzcie na te kolory, ale się błyszczą! Najpierw to pudełko. Patrzcie, ponad 10 niespodzianek w każdym oraz ponad 15 szminek do zebrania. Oto instrukcje. W środku znajdziemy błyszczyki i cienie do oczu. Potem zrobimy szlamik i dodamy makijaż oraz zapach. Żeby otworzyć tę szminkę, zobaczmy, musimy wcisnąć spód o tak. O! Dawaj, rozwijamy! Wow, tyle niespodzianek na nas czeka! Zobacz, jak te woreczki się błyszczą! Ten zestaw jest nieziemski! Dajcie lajka, jeśli też tak uważacie! Patrzcie! Mamy tu jedną, dwie, trzy, cztery, pięć woreczków! Łyżka, błyszczyk, szlamik i perły zapachowe! Wow! Mam wrażenie, że te woreczki to nie wszystko! Może coś jest w szmince? Sprawdźmy to. O, naszą szminkę nie tylko się wciska, ale też zdejmuje. Świetnie, detektywie. To chyba pojemnik na szlamik. Można go wszędzie ze sobą wziąć. Świetny. Więcej niespodzianek? Wyjmijmy je. Tu są instrukcje i katalog kolekcjonerski. Ja się tym zajmę. Ty otwieraj dalej. Dziękuję. Ale fajnie. W tym woreczku chyba jest błyszczyk. Otwieramy. Dobra, perkusja. Wow, fioletowy. Niecodzienny. Wypróbuję go na dłoni. Wow, ale się błyszczy. Sprawdźmy teraz cień do oczu. Chyba jest tutaj. Coś mi mówi, że będzie świetny. Fioletowy szop z rogiem jednorożca. Otwieramy i znajdujemy... Fioletowy cień do oczu. Zajrzymy do katalogu, Su. Odznaczmy ten cień do oczu. Dobrze, zobaczmy, co tu mamy. O, tu jest. Jakby mówiła, coś taki fioletowy. Stwierdziłem, że ci pomogę. A co to, Sam? A, łyżka i miarka. Przydadzą się podczas robienia szlamiku. Idealnie pasują do pokrywki pomadki. Pora zrobić szlam bam! Tak, najpierw musimy zdjąć tę pokrywkę i włożyć tę część do szminki. Okej, uważajcie z nożyczkami, widzowie. Wsypujemy proszek na szlamiki. Uhuu! I dodajemy dwie miarki wody. Wlewamy wodę aż do samej linii. Proszę bardzo. I jeszcze raz. Voilà! Idealnie! Zatykamy i porządnie wstrząsamy. Wstrząsaj, wstrząsaj! O, tak! I już! Dobrze, zajrzymy tu za 10 minut. Zobaczmy. Wow, świetny ten szlamik! Głowy nie urywa! Zwykłe, białe, lepkie coś! Nie na długo, Sam. Zabarwimy go dzięki makijażowi. Na początek błyszczyk. Teraz bierzemy łyżkę
i dodajemy cień do oczu. Teraz wszystko łączymy. Dobra. Właśnie tak. Musimy go porządnie ugnieść. Żeby się błyszczał i był gładki. Właśnie tak. Musimy go dalej ugniatać, bo dalej się klei. Lepiej sam? Zdecydowanie. Na pudełku piszą, że możemy dodać zapach. Przyda nam się ten woreczek. To muszą być perły zapachowe. Zobaczmy. O, kolejne małe pudełeczko. Otwieramy je? Jeszcze się pytasz? Oczywiście! Co za zapach! Perły zapachowe rozbijemy z pomocą łyżki i miarki. Dajmy jeszcze jedną. Dzięki temu lepiej połączą się ze szlamikiem. Nie przesadźcie z wodą, szlamik będzie wodnisty. Tyle powinno wystarczyć. Teraz dodamy do szlamiku to. Jeszcze trochę i... ponownie ugniatamy. Porządnie. A, co za piękny zapach. Wow! Okej, szlamik gotowy. Co teraz sam? Te kolory są fajne, ale nie mogę się zdecydować. To nic, sam. Otwórzmy je w tym samym czasie. Teraz wiemy, że kolor szminki zdradza, jakiej barwy będzie zawarta w zestawie łyżka. Super! Zu, pokażesz nam, co już mamy? Oczywiście, sam. Patrzcie. O, złoty błyszczyk. Zobaczmy cień do oczu. To uroczy mały miś z rogiem jednorożca. Otwieramy. Miodowy cień do oczu. Nic dziwnego, że misie tak bardzo lubią miód. A w czerwonej szmince mamy turkusowy błyszczyk. Świetny. Skoro o cieniach mowa, poznajcie naszą pandę. Chowa się w tym turkusowym cieniu. Odznaczamy! Okej, sam. Dobra, zobaczmy. Mamy wykiwaną pandę. Standardowa. I słodki jak miód. Rzadki okaz. Proszę, już otworzyłem i zmieszałem. Ale jesteś dziś pomocny. Tararara, ta, tararara, ta, tararara, tararara, ta, tararara, ta. Ten szlamik zrobimy inaczej. Od razu połączymy składniki. Teraz dodajemy cień do oczu. Hop. Turkusowy tutaj, a miodowy tutaj. Gotowe! Perły z różowej szminki pachną jak mandarynki, a tego zapachu nie poznaję. A czemu? O, cynamon! Aż nabrałam ochotę na pieczone ciasteczka. Dodajemy mandarynkowe perły. Na koniec zostaje brudna robota. Tak, szlamiki są bardzo lepkie. Su, pamiętaj o tym. Dobrze. Ja w tym czasie podsumuję. W różowej szmince był miś, a w czerwonej lis. Sam, przynieś pozostałe szminki. Ja w tym czasie dokończę ugniatać ten szlamik, ale fajny. Zrób to, zrób tamto. To odpocznij. Dajcie łapcie, żeby się zregenerował. No i subskrybujcie, jeśli chcecie. Mamy zieloną, turkusową i niebieską szminkę. Otwieramy. Trochę magii? Wow, ile fajnych rzeczy. Ja poczaruję i przygotuję szlamiki. Ciach! Spójrzcie tylko. Wszystkie szlamiki są gotowe. Musimy je tylko przyozdobić. Piękny akwamarynowy błyszczyk. Chciałbym pojechać nad morze. Zobaczmy cień do oczu. Spójrzcie na tę uroczą łyżkę. A w środku... akwamarynowy cień do oczu. Świetny. Su, teraz ja wezmę perły. Dobrze, proszę.
Ja w tym czasie ogarnę turkusowy zestaw. Patrzcie na te łyżki! Sam, a co ci się stało? Sprawdzałem, czy Roger już posprzątał. Jak widać, jeszcze nie. W porządku. Spójrz na tego jaguara. Otwórzmy go. Jaki piękny kolor. Przypomina mi wiosenną trawę. Przygotowałem już perły. Zobacz, te pachną jak morze, a te jak limonka. Tylko nie wiem, czy te... Daj powąchać. Ciekawe, coś jak lukrecja. Ale zobaczmy wcześniej niebieskie pudełeczko. Spójrzcie na tę burzową chmurkę z rogiem. Otwórzmy ją. Jaki piękny kolor. Może Roger otworzy te pudełka? Świetny pomysł, Sam. Jej, wszystkiego go nauczę. Wiecie, tak sobie myślę. Wszystkie te zestawy są naprawdę fajne, ale dalej brakuje mi mojego makijażu. A może by tak wziąć te błyszczyki i jakiś cień do oczu? Może ten? Świetny. Możemy zaczynać. Jedziemy. No to odznaczamy. Mamy Chasing Dreams, Airy Clouds i Squeak Cheek. Zdążyłem. Wow, spójrzcie na te pudełeczka z cieniami. Tu mamy słonko z tęczą. A tutaj coś podobnego do ananasa. Looking Fine Apple oraz Everything's Coming Up Rainbow. Roger otworzył woreczki beze mnie. Nie wiem, który był gdzie. To nic, Sam. Oba są piękne i błyszczące. Bardzo mi się podobają. Mamy też? Oj, zapomniałem przynieść pudełek. Wyczaruję je. Szybsze niż błyskawica. Wow, spójrzcie, jakie piękne. Tu mamy turkusowy szlamik. A ten? Ciekawy. O, pachnie limonką. Bardzo aromatyczne otwieranie. Hipnotyzujące. Hej, Roger! Słyszałam, że ci się podobało. Nie wiedziałem, że makijaż można wykorzystać do robienia szlamików. Wiem wszystko o szlamikach. Dobrze, Sam. Potrzebujemy więcej postaci do pełnej kolekcji. Może powinniśmy częściej psuć twój makijaż? Oj, Sam, daj spokój. Spokój. W ogóle się nie znają na żartach. Pa,